Witam Państwa w kolejnym podcaście Katonacji, festiwalu związanym z fenomenem synestezji, czyli równoczesnym postrzeganiem, odbieraniem sztuki, muzyki wieloma zmysłami. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Kaja Kosowska, wybitna pianistka, absolwentka Katowickiej Akademii Muzycznej, laureatka licznych prestiżowych konkursów pianistycznych. Pani Kaja jest artystką niewidomą od urodzenia. Nigdy nie widziała fortepianu, z którego potrafi wydobywać tak cudowne barwy i brzmienia, i jest przy tym synestetykiem. Synestezja u pani Kai nie objawia się jednak w ten najbardziej typowy sposób, czyli budzący skojarzenia ze wzrokiem, barwą, kolorem. Ten świat jest dla pianistki z oczywistych względów ograniczony. U pani Kai synestezja pobudza natomiast inne zmysły. Jakie? Tego dowiemy się już za moment. W poprzednich podcastach nasi goście tłumaczyli, czym jest synestezja, mówili o wybitnych artystach, synestetykach, o źródłach tego zjawiska, o fenomenie równoczesnego postrzegania. Dziś natomiast mamy okazję porozmawiać z osobą, która tą zdolnością jest obdarzona. Pani Kaju, proszę zatem powiedzieć, jak odbiera pani muzykę, jakie zmysły pobudzają u pani dźwięki? Witam Państwa bardzo serdecznie, tak na początek. A co do tego, w jaki sposób odczuwam muzykę, przez jakie zmysły? No przez te, które mam jakby, bo wzroku tak. Nie mam, więc wzrok jakby jest out. Tak. W każdym razie, oczywiście wiadomo, no przez dotyk, to dzięki temu jakby próbuję się bawić samymi barwami fortepianiku. Natomiast no, od słów siłą rzeczy, ale na przykład bardzo często, jeżeli uczę się powiedzmy czegoś nowego, jakiegoś utworu, uczestniczy w tym również, wyobraźcie sobie drodzy Państwo, zapach i smak. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, jak dźwięki mogą smakować, czy jak no, mogą na przykład pachnieć. Jak uczyłam się sonaty Skriabina ostatniej fortepianowej owadziej, 10. No to przed nosem, że tak powiem, miałam zapach takiego świeżo ściętego lasu, takiego drewna, takiej żywicy prawie, która się lała. To było coś niesamowitego i to było bardzo takie dojmujące wręcz, aż takie no, namacalne, i autentycznie. Słuchając, tak? I potem grając? Grając, też, słuchając, ucząc się w ogóle, się, ćwicząc tak? Nawet pod tempem niektóre miejsca, niektóre fragmenty, naprawdę. Potem grając, no to jeszcze jak publiczność doszła, to się to jeszcze wzmogło, wiadomo. Jeszcze nawet podczas egzaminu, tak, tak. Ten zapach, niesamowite. A mówiła Pani o dotyku, czyli dźwięki brzmią, no w jaki sposób, proszę nam to przybliżyć, bo to jest niezwykle ciekawe. Mówię, często jest po prostu tak, że mimo, że nie mamy jakby bezpośredniego kontaktu ze struną, paluchem, tak jak na przykład smyczkowcy, tak. Na instrumentach, to mimo wszystko przez ten klawisz, poprzez to wejście w klawisz odpowiednie, czuje się jakby, że ten dźwięk rzeczywiście jest jakiś taki rezonans. Ten klawisz przekazuje ten rezonans do palucha w najzwyczajniej świecie. Czyli paluch, czuwać, i że paluch, dźwięk jest bardziej miękki, tak? Tak, 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 tak. I po prostu samo wejście, odpowiednie nawet wejście w klawiaturę, czy bardzo wolne, jak się na przykład chce zagrać pianissimo. Czy po prostu, wiadomo, tu zmniejszyć jakoś ciężar ręki. Wszystko jest to odczuwalne, jest sprężenie zwrotne z klawiaturą, ponieważ, tak jak mówię, no, niektórzy sobie mogą wyobrazić, no jak, no gdzie struna, a gdzie klawisz? Ale to naprawdę, ja to odczuwam akurat. Bo tak. To jest, wiadomo, indywidualna kwestia. A czy te doznania są zależne na przykład od gatunku muzyki, czy od obsady wykonawczej? Czy inaczej Pani słyszy muzykę fortepianową, a inaczej odbiera Pani muzykę, powiedzmy, symfoniczną? Tak. Tak, na przykład, bo akurat jedna z koleżanek moich robiła do swojej pracy licencjackiej badania na temat synestezji tam z różnymi ludźmi, też oczywiście wzrokowymi, którzy mają wszystkie zmysły w porządku. I zrobiła ze mną na przykład a propos różnych głosów, rejestrów organowych. Tak. I odpaliła mi tam kawałek czegoś i głosy języczkowe były. Ja mówię, kurczę, to głosy języczkowe to taki trochę smak jak surowej marchewki, nie? Czułam. Niesamowite. I to po prostu, jak to się, ja mówię, że to jest niesamowite, co Pan Bóg Najwyższy, że tak powiem, z nami zdziałał, stwarzając nas. Tak. Jak to jest niesamowicie połączone. A ja sobie przez, że tak powiem,
większość chyba życia, który przeżyłam, nie zdawałam sprawy, że mogę być synestetykiem, bo zawsze synestezja tutaj jest takie właśnie, no mówię, trochę ograniczone tak, pojęcie, do nowego, że tylko wzrok, tak. Prawda, że tylko się wzrokiem da. Chromestezja jest nawet, tak, jest wyróżniona jako ten gatunek synestezji, że słyszy się barwami. Tak, 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 tak. No, u Pani jest to no niemożliwe w zasadzie, no tak? Tak, czy, no tak. Czy bardzo ograniczone. Czyli rzeczywiście są te doznania i tak jak Pani na mówi, przykład zapachowe. Mówię, typu muzyka, na przykład gdybyście go tak. Niektóre tam preludia, czy bo ja akurat bardzo lubię te ze względu na fajne harmonie, które sobie tam powciskał do tych wszelkich rzeczy. Bardzo często jest świeża trawa i taka czysta woda lodowata, taki ocean. Tak. No Debussy jest takim właśnie no, jako impresjonista. Taka zielona, skoszona trawa. Taka, takim kompozytorem bardzo przemawiającym do wyobraźni. A czy muzyka fortepianowa, no bo ta muzyka jest Pani najbliższa, też ma jakieś szczególne smaki, czy zapachy, czy jakoś wyczuwalna jest w jakiś sposób inny? Wiadomo, że zależy co, bo czasem jest też tak, że na przykład no, gram coś i nie, jakby nie odbieram tego, nie czuję tak. Nic jakoś tak dogłębnie, prawda? Czyli to nie jest tak, że każdy utwór ma nie, 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 Pani no, jakiś... To, tak się nie da. Tak się nie da. Tak się nie da. Jednak nasze zmysły są zmysłami, ale jakieś swoje ograniczenia się mają. Rzeczy mają. Zależy co. Ja pamiętam na przykład, że kiedyś się uczyłam notation Boulez'a, znaczy grałam, nie publicznie, bo nikt by tego chyba nie zniósł. Takiego punktualizmu do bólu, totalnego, serializmu i w ogóle. No to z kolei lakier. Tak jakbyś, jak się maluje, taki zapach lakieru takiego. Taki surowy, mało przyjemny, powiedzmy. Nie było to za przyjemne, ale ja lubię się bawić w różnej maści wyzwania, w związku z czym nauczyłam się eksperymenty. Dokładnie. Więc jakby pewne rzeczy takie, które są, które jakoś tak mnie mocno poruszą, to wszystko się wtedy otwiera, wszystko się rozbudza. Tak. I to jest tak, no też charakterystyczne, że każdy jednak ten, kto jest obdarzony tą zdolnością synestezji, inaczej czuje, inaczej smakuje tą muzykę. I dla jednych muzyka Mozarta może mieć właśnie zapach truskawek i z bitą śmietaną, czyli bardzo przyjemnych jakichś doznań smakowych, a dla kogoś innego ta sama muzyka może mieć zupełnie inne doświadczenia. Tak? A Mozart to jakoś tak z mchem kojarzy. Z zapachem mchu takim. No, ja nie jestem synestetykiem i jeśli już bym miała go porównywać do jakichś zapachów, no to byłyby chyba to zapachy takie bardzo no, słodkie, delikatne, no, na pewno przyjemne, tak? Nie, no mech przecież pachnie bardzo przyjemnie. Przyjemnie, tak. Oczywiście. Dobrze, Pani Kaju, bardzo, bardzo dziękuję za tą bardzo interesującą i taką osobistą rozmowę. Tego, że mogliśmy się dowiedzieć, jak muzyka może smakować, jak muzyka może pachnieć i czym to jest uzależnione. Pozwolą Państwo, że zaproszę teraz już Państwa na koncert. Tym razem będzie to koncert utrzymany w bardzo poetyckiej barwie modrej. Ten oryginalny kolor przypisany został przez internautów artystom, których nazwisk z pewnością nie trzeba Państwu rekomendować. W wielowątkowej suicie słowno-muzycznej, tak sami artyści określili ten koncert, usłyszymy Elżbietę Grodzką, wybitną śpiewaczkę, absolwentkę Katowickiej Akademii Muzycznej, która od początku swojej działalności pedagogicznej związana jest z macierzystą uczelnią, aktualnie na stanowisku profesora. Elżbieta Grodzka wykonuje zarówno muzykę dawną, współczesną, często podejmuje się prawykonań. Od ponad 20 lat koncertuje z profesorem Julianem Gębalskim, wykonując także i jego utwory, wspólne improwizacje. W swoim dorobku Elżbieta Grodzka posiada liczne nagrania radiowe, telewizyjne, płytowe. A śpiewaczce towarzyszyć będą właśnie bracia Julian i Henryk Gębalscy. To z pewnością jedne z najbarwniejszych osobowości środowiska muzyków na Śląsku. Każdy z nich jest człowiekiem orkiestrą, poruszającym się z ogromną maestrią po rozmaitych obszarach muzycznego uniwersum. Są znakomitymi, wybitnymi improwizatorami.
Profesor Gębalski prowadzi ożywioną działalność zarówno artystyczną, jak i naukową, pedagogiczną. Był rektorem swej macierzystej uczelni, czyli Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest archidiecezjalnym wizytatorem organów i organistów i myślę, że nie ma w regionie organów, których nie znałby artysta. W 2004 roku profesor Gębalski założył też pierwszy w Europie Środkowej Muzeum Organów. Henryk Gębalski natomiast to wybitny skrzypek improwizator, wykładowca Akademii Muzycznych w Katowicach i w Łodzi. Na profesjonalnym rynku muzycznym aktywny jest od ponad 40 lat. Związany był ze światem teatru, pisząc muzykę do przedstawień, występując w bardzo licznych spektaklach. Tworzy muzykę do filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych. Bracia Gębalscy to z całą pewnością muzycy totalni, którzy nie boją się eksperymentów i przekraczania granic między pozornie zupełnie nieprzestawalnymi gatunkami. Koncert, do którego pragnę zaprosić Państwa ja i oczywiście artyści, będzie miał charakter swoistego kalejdoskopu obrazów, skojarzeń, przestrzeni połączonych barwową tonacją błękitu. Artyści nie ujawnili szczegółowo programu koncertu, który opierać się będzie w dużej mierze na tak bliskiej im sztuce improwizacji. Zdradzili jedynie, że pragną wprowadzić słuchacza w różne aspekty szeroko pojętego uniwersum poprzez mowę dźwięków, skojarzenia z kolorem modrym. Będzie to swego rodzaju podróż przez szeroko pojęty świat przyrody, w którym od wieków funkcjonuje człowiek naznaczony przez Boga, by czynił sobie ziemię poddaną. Wydaje mi się, że bardzo właściwe będą tu słowa, którymi papież Jan Paweł II rozpoczął swój list do artystów. List, a właściwie przepiękny esej o sztuce, który był wynikiem także jego osobistych artystycznych doświadczeń. Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów patos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział. Tak więc podczas koncertu artyści Elżbieta Grodzka, Julian Gębalski, Henryk Gębalski będą dla nas, słuchaczy, przewodnikami w odkrywaniu owego muzycznego piękna świata wszelkimi zmysłami, jakimi jesteśmy obdarzeni. Niech wprowadzeniem do tego modrego koncertu będzie piękny wiersz, liryk Kazimierza Przerwy-Tetmajera, młodego polskiego poety, którego twórczość inspirowała przecież najwybitniejszych polskich kompozytorów Szymanowskiego, Karłowicza czy Żeleńskiego. Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie. Lekko z wiatrem pąsajmy poprzez tworów w głębinie. Okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca, co nam ciała przezrocze tęczą blasków nasyca. I wchłaniajmy potoków szmer, co toną w jeziorze, i limb szumy powiewne, i w smrekowym szept Boże pijmy kwiatów woń rzewną, co na zboczach gór kwitną, dźwięczne, barwne i wonne, w głąb wzlatujmy błękitną. Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie, lekko z wiatrem pląsajmy poprzez tworu w głębinie. Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona, lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skona. Puchem z mlecza się bawmy, i ćmy błoną przezroczą, i sów pierzem puszystym, co w powietrzu krąg toczą, nietoperza ścigajmy, co po cichu tak leci, jak my same, i wnikłe oplatajmy go sieci. Z szczytu na szczyt,
przerzućmy się jak mosty wiszące, gwiazd promienie przybiją do skał mostów tych końce, a wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznie, nim je zerwie i w pląsy znów pogoni nas skocznie.